Dzień dobry, cześć i czołem. Nie pogramy. Nie, niestety nie widzimy Team Fortress 2. Chociaż powiem wam dobrą, fajną nowinę, że mam straszną chęć grania w tą grę. Co z kolei przyczyni się do tego, że troszkę więcej się coś to pogra, dzięki czemu będę troszeczkę lepiej grał. Nie będzie aż tak tragicznie, ale nie, dobra. Nie na ten temat. Chodzi o to, czym jest ekwipunek. Dużo ludzi pisze, jaki ty masz ekwipunek, jakie tamto. I tak właśnie pomyślałem, żebyście nie myśleli tak o tym, kurczę, że ktoś pisał, że ty masz tyle czapek, a ja nie umiem handlować na tych czapkach. No ale kurde, co czapki dają? Co może zrobić Pyro w takim zestawie? Co może zrobić Pyro w takim zestawie, a w takim? To samo. Tylko i wyłącznie kosmetyka, czy to jest jakieś super ważne? Nie, oczywiście, że nie jest, to jest rzecz drugo, trzecio, czwartorzędna, nie wiem. Nie chce mi się dokładnie o tym myśleć. Pamiętam, że gdy ja grałem 6 lat temu, to było jak jeszcze byłem w liceum, to bardzo duży był problem w Team Fortress, gdzie ludzie bardzo mało grali. Więcej wymieniali się niż grali. Wchodziliście na profil Steam, 1000 godzin w Team Fortress, wszystkimi postaciami przegrał 400 godzin. Pomijając, to wiadomo, 300 godzin. Pomijając czas na czekanie, szukanie meczy i tak dalej. No to wiadomo, ale ludzie się strasznie dużo wymieniali, a nie grali. Po czym mieliście człowieka, który ma taki zestaw, jest nowy, a nic nie potrafi. No to jest, nie tędy droga, tutaj te zestawy nic nie dają. Oczywiście nie mówię, że nie warto tego robić, no bo jak komuś się podoba, oczywiście skompletuje sobie i tak dalej. To dla mnie fajnie, ale to ogólnie nic nie zmienia. Ja nie miałbym żadnych problemów, żeby grać takim zwykłym pyroskiem. Większą różnicę stanowią bronie. Opatrzcie, a propos broni. Większą różnicę stanowią bronie. Jeszcze ta skrzyneczka mnie będzie irytować. Muszę je przykładać, by się zrobił ogień. Większość są w bronie, chociaż oczywiście bez broni także idzie to zrobić, ponieważ jak gra się w turnieje z różnymi drużynami na całym świecie, może nie na całym świecie, nie zamykało się to w Europie. Bardzo rzadko ktoś używał niepodstawowej broni. Wyjątkiem był kieł. Wyjątkiem czasami był oczywiście jednoręki bandyta. Poskramiacz był widywany, strzelba. Tylko i wyłącznie strzelba, nic innego. U skauta, nie. Podstawka, pistolet, dubeltówka. No i zazwyczaj ktoś miał patelnię, kościstą pałkę, czy coś, ten deseń. U żołnierza trochę inna sprawa, bo Pocket oczywiście miał zestaw taki. A... zapomniałem nazwy. Ten drugi Pocket i... No to co się nie trzyma medyka, nie poketuje go. Chodził w tym zestawie po prostu kanonierki. Nic więcej. Plan ucieczki, to za osiągnięcie, to nie rozmawiajmy o rzeczach, które są dostępne za osiągnięcie, i zwykła rakietnica. Kolejną jest Pyro. No tutaj Pyro widywany był poskramiacz płomieni, zazwyczaj była strzelba, czasami pistolet sygnałowy i tu zwyczaj miotacz ognia, czasami odtłuszczacz. Bo niestety na turniejach minus 66% zadowolonych po podpaleniu, czyli zamiast 3 zadaje 1 płonący, to dużo zmienia. Demman, nic. Nic a nic. Jak był, tak był. Heavy, oczywiście kanapka, której nie mam. No dobra. Kanapka zamiast strzelby. Tyle zmian. Jeżeli nie omawiany. Medyk. A tutaj było różnie. Zazwyczaj była uberpiła. To jest oczywiste. Medigun lub Chris Creek, nic więcej, nie żaden zaszczepiacz, Quick Fix, nie, tylko te dwie rzeczy. I do tego była kusza krzyżowca, nie, kusza krzyżowca, bo Bloodsauger i zwykły, nie, zazwyczaj był pisat strzykawkowy Bloodsauger, nie kojarzę, żebym ci widział. U snajpera bardziej był widoczny PM i zwykły Kukri, oczywiście snajperka zwykła, żadna inna, zwykła snajperka i podstawowy zestaw, że tak powiem. Rzadziej się widziało Sikwondo i Bandytę z buszu. A Spy? Spy miał rewolwer Ambassador, tak? Te dwie rzeczy były, żadne inne nie, odpadały.
Tutaj był podstawowy nóż. Czarna róża na przykład. A do tego zazwyczaj peleryn nożownika lub czasomierz entuzjasty. Dzwon zmarłego rzadziej. No znaczy, to jest to samo, tak? Mówmy się. Peleryn nożownika lub dzwon zmarłego, więc praktycznie wszystkie te bronie, które były używane przez zawodowców, można dostać za osiągnięcia, więc w temacie posiadanych broni to jest tyle, czyli na spokojnie można grać bez żadnego handlu z tymi brońmi. Oczywiście pomijając fakt, że halo, chcę się pobawić bombowym skoczkiem, chcę się pobawić w Demonite'a, no to tak, to jest już inna sprawa, jeśli chcemy pobawić, ale jeśli się myśli o takim porządnym, dobrym graniu, w którym stawiamy na umiejętności, a nie na wygląd, to całkowicie podstawka wystarczy. Kolejną rzeczą są te czapki, o których mówiłem. No co wam tu o nich powiedzieć? Mogę wam więcej powiedzieć, w jaki sposób się ja tego dorobiłem, ale to w innym odcinku. Ale chcę wam po prostu powiedzieć, żebyście, to niektóre komentarze to wręcz można zauważyć, że ludzie są smutni. Ale to naprawdę nie ma co się smucić, tylko i wyłącznie kosmetyka, która nic nie zmienia. Broni możecie na spokojnie. Wystarczy grać, jeśli chodzi o broni. Będziecie grali, będziecie znajdować. Jeśli macie premium, raz na tydzień możecie sobie broni wypożyczyć. Będzie ona wtedy dostępna u mnie, jest teraz wyżymaczka chyba wypożyczona, to jeśli chcę wypróbować sobie to, to niestety nie mogę, ponieważ mam już broń, która jest wypożyczona. Bodajże ty. Tak jest, test. No a trzecią sprawą jest wytwarzanie, które no nie do końca może być które nie do końca może być opłacalne, ale to jest bardzo dobra opcja dla ludzi free to play. Jeśli są jeszcze tacy ludzie, wydaje mi się, że są. Wyprodukuj nakrycie głowy. Proszę, nie pamiętałem o tym. Losowe nakrycie głowy z metalów rafinowanych, które zdobywacie po prostu przetopiąc bronie, które znajdziecie, no tyle w temacie. I to jest właśnie główny czynnik, jak ja doszedłem do tego, no może nie główny, ale jeden z głównych czynników, dzięki którym mam to, co mam. Kiedyś miałem też, szczerze powiedziawszy, więcej, ale mniejsza z tym. A ty za to bądź. Ale właśnie na to kładę nacisk, żeby ludzie nie brali gry Team Fortress 2, bo właśnie przez takie nastawienie na to całe wzięcie, na te wszystkie rzeczy, jak w CSGO, takiego skina mam takiego skina, kurde, otworzę 100 skrzynek, żeby otworzyć lepszego skina, to właśnie przez to CSGO poszło tak w skrzyneczki, w otwieranie, w pieniążki i w tą samą stronę niestety poszedł Team Fortress 2, przez co mamy później... Czy tam gdzie tu? No nie wiem, no przez co mamy po prostu milion broni, milion jakichś różnych, no bronie są jak najbardziej w porządku, bo to zmienia grę całkowicie, jakieś inne broń może zmienić całkowicie postać, ale drwiny, czapki, wszystkie te akcesoria to jest za duży nacisk, te skrzynki, no kiedyś zwróćcie uwagę na klucze, Holender, kiedyś tego w ogóle takich rzeczy nie było, różne jakieś skrzynki, co to w ogóle jest, skrzynia gęsi skórki, kiedyś takie rzeczy, skrzynkę można kupić. Dobra, kiedyś jakieś rzeczy po prostu nie było, był jeden, tylko i wyłącznie jeden kluczyk, który jest tu, klucz do skrzynki Manko, innych nie było. A i tak mało kto kupował, bo wszystko można było osiągnąć bez wydawania pieniędzy. A ten Valve tak mam mu za złe za to, że poszedł w te pieniądze, wypuścił skrzynki akcji i po prostu gra bardziej handlowała przez jakiś czas niż grała. Taka była prawda niestety, no. Gra ma nadal potencjał, no gra ma ile lat? Nadal się cieszy taką popularnością. Tyle ludzi chętnie do tego wraca, gra. No ale nic. Więc reasumując. W jakim punku ważne są bronie? Bo każda broń odzwierciedla swój styl. Wasz styl może być taki, wasz styl może być podstawowy. Tudzież broń Babyface, Kuriozum, Gladion z Goliotyna i tak dalej, albo też podstawowy, no to wszystko zależy od was, dlatego broni są ważne. A z kolei te rzeczy po prawej, no z wyjątkiem tu, no bo tutaj mamy minigry i tak dalej, i tak dalej. Te trzy to nie jest nic ważnego. No proszę, bardziej widać, spoko. No te trzy rzeczy nie są naprawdę ważne, one nic nie wnoszą poza wyglądem, a nie mówmy, że postacie źle wyglądają w podstawowej wersji. Nie możemy tego mówić, bo według mnie zrobić tutaj naprawdę
te postacie ładne i nie trzeba nic im dodawać, nic odejmować. Ale to jest tylko moje zdanie. Ale też nie mówię, żebyście nie dążyli do tego, żeby mieć jakąś czapkę, żeby coś, co wam się podoba, żeby ta postać wyglądała, oczywiście, ale żeby nie być smutnym przez to, że się nie ma tego, nie ma tamtego, bo to nic nie zmienia. No, kurczę, jak nam to powiedzieć? Tak jak w przełożeniu na życie realne. Jestem ja, jest Marek. Ja przykładowo chodzę w ciuchach zwykłych, najprostszy przykład z jakiegoś, no z jakiegoś lumpeksu zwykły, jakieś niemarkowe ciuchy. A Marek z kolei dużo zarabia i tak dalej i chodzi w samych markowych, nie wiem, jakieś Gucci, Struci, dzikie węże i tak dalej. I ja mu tego zroszę, bo ja bym w tym chciał i tak dalej. To głównie wygląd tylko i wyłącznie. A tak naprawdę liczy się to, jakim jest człowiek. Tak samo w grze liczą się umiejętności, to jak gracie. I tak w życiu liczy się to, jakim jest się człowiekiem, jaki jest charakter, jak się traktuje innych ludzi. A ubiór to jest tylko zewnętrzna warstwa. Możecie spotkać gościa ubranego w ciuchy za 10 tysięcy, a w środku to będzie zwykła gnida, która innych ludzi ma za nic. Bo taki ma charakter, no załóżmy. No to jest takie bardzo dosadne porównanie. Ale mniej więcej chyba o to mi chodziło. Ja w innym też nagram osobny film, jak to do tego doszedłem. Przy czym to nie będzie od tak. Zaraz wam powiem, że to nie jest film pod tytułem wejdź tu, pokażę wam jak zarobić 100 czapek w jeden tydzień. Nie, nie, nie. Ja wam opiszę spokojnie historię. A tymczasem mam nadzieję, że wam się podobało to mniej więcej opowiedzenie o tym wam, szczególnie żebyście mieli inne troszeczkę podejście, bo znaczy, nie, że nie mogę wam nastawiać podejście oczywiście, ale że coś tam może się w waszych przekonaniach zmieni, żebyście broń Boże się dołowali, czy byli smutni przez to. Dobrze, mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. Jeśli nie, to coś tam może do opisu w komentarzach dodam. A tymczasem mam nadzieję, że się podobało. I trzymajcie się ciepło. Bison, bison.